Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku zrobimy sobie rozruch kosiarki po odstaniu zimy. Nalejemy sobie benzyny, sprawdzimy olej, coś o oleju powiem. Wymienimy sobie ostrze w kosiarce, bo to co było zostawione na zimę z naturalnej rzeczy po prostu zardzewiało. Więc co, lecimy z tematem. Zaczynamy od tego, że mamy 2,1 godziny nabitej. Tu będzie może widać. Prędzej miałem nabite 83 i część pomiaru mi się straciło, bo bateria po prostu padła w liczniku, ale to nie jest problem. Teoretycznie jest to nienaprawialne. Ja tutaj sobie to, jak to się mówi, domowym sposobem zrobiłem, że zaś to działa. Ale mało godzin nabiliśmy. 2023 i mamy 2,1. Koślawo napisane, ale jak to się mówi, papier wszystko przyjmuje, więc jest jak jest. I od czego zaczynamy? Benzynę mamy spuszczoną, więc możemy działać, bo będziemy robić sobie przeglądzik przed uruchomieniem i taki mikroserwis, a mianowicie zaczynamy od sprawdzania oleju. Zawsze może się olej jakoś wydostać z silnika, czasem pechem, czasem przez niedopatrzenie, więc patrzymy, na pewno olej jest, no zoom, złapię. I widać, że jest brudny. Olej stosuję GMA 10x40 i był wymieniany w 2022. Wymieniam co 2 lata z racji, że po prostu olej robi się kwaśny. Nie chcę, żeby silnik za bardzo cierpiał, bo oryginalnie jest stosowany hondowski 10x30, czyli to jest półsyntetyk bądź syntetyk. Teraz nie będę zgadywać, napiszę w opisie, bo tutaj jest cała specyfikacja API SJ. Miałem batalię z serwisem, znaczy zapytałem się serwisu Honda Polska, czy mogę stosować oryginalny, czy mogę na przykład stosować GMA. Spytali się tylko, jakiej klasy jest olej, bo tutaj jest SJ, a GM ma wyższą klasę. I pozwolili mi bez utraty gwarancji stosować lepszy olej. Czyli w górę teoretycznie wolno, w dół nie. Czyli taki krótki wstęp o oleju. Tu mam napisane, ile mi wchodzi do kosy, bo to był gratis do kosy. Zawsze warto negocjować z sprzedającym, czy nie da coś w gratisie do zamówienia. A olej przynajmniej na czas docierania jak najbardziej wskazany. Ja robię tak, że zalewam jeden bak przy docieraniu, zje jeden bak, wymiana oleju i tak z 3 razy i urządzenie leci. Jak widać mamy dużo oleju, więc jest w porządku. Możemy przejść do kolejnego etapu, a mianowicie wymienimy ostrze. Jakby ktoś był zainteresowany, co to jest za urządzenie i jak się ostrzy. Właśnie takie coś jest, jak to się mówi, to na granicy, bo teoretycznie to się może odłamać i nastrafić, więc ostrzenie jest rzeczą bezpieczeństwa i jak to się mówi, praktyki. Ja używam oryginalne ostrza, nie wiem czy będzie widać, bo jest to mocno zabrudzone, ale są to oryginalne ostrza od Hondy i nie żałuję, że wydałem troszeczkę więcej kasy, ale ostrza dają radę. Więc jakby ktoś był zainteresowany, jak ostrzyć ostrza, znaczy noże w kosiarce, dajcie znać w komentarzach. Pokażę od A do Z, jak się ostrzy, wyważa w domowych warunkach, żeby nie wydawać zbędnie pieniędzy na nowe materiały eksploatacyjne, bo można sobie poradzić też inaczej.
Dobra, zobaczmy jeszcze sobie na filterek. Filterek od wewnętrznej strony jest ok, od zewnętrznej też jest ok. Powinno się raz na jakiś czas wymienić mimo wszystko, bo papier robi się miękki. Ja tu użyłem oryginał, bo jak to mówi przysłowie, olej i filtry są tanie, a silnik jest drogi. Więc zaoszczędzisz na przykład dychę czy dwie, a za dwa sezony będziesz musiał wymieniać silnik i zapłacisz kilka stów, więc chyba warto kupić lepszy filtr i mieć z bani. Więc filtr mamy sprawdzony, wszystko jest ok, wszystko trzyma, warto sprawdzić, poruszać. Dobra, lecimy z wymianą noża. Mam narzędzia. Kosiarkę mamy przygotowaną. Kosiarkę zawsze się obraca na wylew. Czyli wylew mamy tutaj, gdzie sprawdzaliśmy, tam gdzie jest bagnet. I nie zaszkodzimy silnikowi w ten sposób, bo nieraz się pomyliłem i olej do gaźnika poleciał i kopci. Jak się szybko szczejmy, nie ma problemu. I teraz tak, potrzebujemy zestaw kluczy płaskich. Jak się nie mylę, to było chyba 14 albo 12. 14. I teraz zazwyczaj kierunek odkręcania jest w tą samą stronę, co ostrze bierze. Czyli silnik się kręci w tą stronę na ostrze i w tą stronę odkręcamy. Więc niestety nie będzie widać, ale spróbujemy to odkręcić. Ja to przykręcam zawsze na wyczucie. Więc też na wyczucie idzie to odkręcić, bo tu są podkładki talerzowe, które tak jak podkładki sprężynujące daje naprężenie na śrubę, że się samo nie odkręci. A tutaj jest rozwiązanie na dwie śruby. I zaraz pokażę, o co chodzi. Okay, mamy jedną śrubę. Raz wymieniałem, bo moje niedopatrzenie było zabrudzone mocno. Wkręciłem i troszeczkę gwint uszkodziłem. Kupiłem oryginały, bo oryginał nie był zły, tylko moja wina. No i to jest podkładka talerzowa. Może widać, jest lekko wypukła w tą stronę i ona robi naprężenie. Ok, ściągamy sobie drugą śrubkę. No i mamy. Mamy dwie śrubki, mamy stary nóż i mamy taką dodatkową masę, przekładkę, która myślę, że stabilizuje obroty. Bo teoretycznie nóż by można było bezpośrednio przykręcić, ale to jest po prostu dodanie masy, żeby silnik lepiej działał. No i oględziny noża starego z tamtego sezonu, nie ściągałem go, nie wygląda tragicznie, nie jest jakoś uszkodzony, widać, że nabrał trochę trawy. No i tak samo oryginał. To jest chyba ten nowszy, bo mam dwa oryginalne i zamieniam, że zawsze jeden mam naoszczony, a jeden ściągam. Bo zazwyczaj nie ma czasu, albo nie chce się oszczyć bezpośrednio przed koszeniem. No i jak to tu wygląda? Wygląda czysto, bo zawsze na zimę warto wszystko sobie zajebiście wyczyścić. Dobrze, to co? Zobaczmy sobie. A, jeszcze tak. Taka jedna rzecz. Mamy nóż. Mam nadzieję, że mikrofon złapie i sprawdzimy, czy nie jest pęknięty gdzieś. Słychać jak dzwon. Jakby było głucho, to znaczy, że jest gdzieś pęknięty i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Więc teraz jeszcze spróbujemy sobie nowy. Nowy, w sensie naoszczony, bo widać nawet po krawędzi, że ten był oszczony niedawno. No tak jakby się w garnek uderzyło. Nie jest uszkodzony nigdzie. Teraz sobie zrobimy taki myk. Bo tu mamy teoretycznie ostrą krawędź. Tu mamy taki nagar.
Troszkę sobie to zdrapiemy. No to później powoduje dysbalans na osi kosiarki i będziemy mieli wibrację. A jak ktoś dłużej kosi i wie, że to później jest niemiłe, te mrowienie w rękach. Dobra, tak troszkę po chłopsku i tak to będę zaraz, może jutro. Będę to wyprowadzał, zaś będę robił kąt i będę zaś robił krawędź, żeby była ostra, bo widać, że się aż świeci krawędź, nie powinna. Krawędź powinna być taka, że jej nie widać, a jak się odbija światło, to znaczy, że jest okrągła. A lepiej wymieniać, oszczyć częściej, bo mniej spalamy paliwa i zarazem też urządzenie tak nie cierpi. No i teraz muszę to obrócić sobie tak jak było, bo jedna strona jest czysta od dolegania do noża, a druga ma ślady od osi z kosiarki. To bierzemy się za montaż. Ok, lecimy z montażem. Ja sobie zawsze wezmę jedną śrubę, dam na wzór, żeby złapać ośkę. Jest git. Drugą. I teraz lekko paluszkiem. Wszystko powinno iść w palcach, jeżeli jest wszystko dobrze zrobione i nic nie jest uszkodzone. A więc mamy skręcone w palcach, już się trzyma. Popuścimy sobie troszeczkę. Tak skręcimy w palcach, że już nie umie popuścić. I tu jest ta masa. I tak troszeczkę próbuję to wypośrodkować, bo otwory mają luz. Ok, wypośrodkowałem. I teraz tak, dokręcanie na wyczucie. Mam nadzieję, że widać. Nie dokręcam, jak to się mówi, na gwałt. W dokumentacji jest napisane, ile newtonometrów. Warto wyczuć mniej więcej, z jaką siłą się dokręca. Ewentualnie na początku używać klucz dynamometryczny, jak ktoś posiada. Zaoszczędzimy sobie na śrubach, na częściach i później na nerwach, żeby to odkręcić. Więc lecimy dalej. Klucz odkładamy. Kosiarkę sobie położymy. Jak widać, olej nigdzie nam nie ucieknął, bo tutaj mamy ten bagnet. Podjedziemy sobie kosiareczką do stacji paliw. I sobie nalejemy, albo nie. Najpierw sobie zrobimy tak zwany suchy start. Czyli silnik stał. Przez jakiś czas jeszcze silnikiem nie ruszaliśmy. Ja zostawiłem otwarty kranik przez całą zimę, że jakby coś nawet tutaj było, żeby zleciało sobie do miseczki. Tak, żeby pokazać, do miseczki. Tutaj jest taki odstojnik jeszcze. Odstojnik zawsze ściągam na zimę, przed zimowaniem, dokładnie mówiąc, żeby nic nie było w gaźniku. Później jeszcze ciągnę ileś tam razy, żeby wszystko z kanału wyciągło i ustawiam. Teraz nie będzie? O, jest. I teraz jest tłok w pozycji. O. Tłok jest w pozycji takiej, że są obydwa zawory zamknięte, czyli komora spalania jest zamknięta, przez co nie będzie rdzewiała. I teraz sobie kilka razy pociągniemy, żeby rozprowadzić olej w silniku, a nie odpali nam, bo nie mamy benzyny. Kilka razy mu pociągniemy. Zapewne jeszcze tu mamy jeszcze teraz taki patent, bo jest silnik z hamulcem, ale to jest mój patent, proszę nie naśladować, bo bezpieczeństwo przede wszystkim. To służy jako stop, jakby coś się działo, więc nie naśladujcie tego. To jest taki mój patent. Jest tylko, jak to się mówi,
dla mojego udogodnienia. Nalejemy benzyny. Benzyna jest troszkę wysezonowana już. Damy, żebyście widzieli. Nalewanie. Lepiej troszeczkę za mało nalać, dolać. Tylko że ten kanister z tym lejkiem się za bardzo nie dogaduje. Kanister jest z 72 roku. Wrzucę zdjęcie. I on z tymi nowymi lejkami za bardzo się nie dogaduje, więc muszę w miarę szybko lać, żeby nie uciekało, tylko coś jest nie tak. Coś grubo jest nie tak. Jak to się mówi, złośliwość rzeczy martwych. Teraz jest ok. Spróbuję tak, żebyście widzieli. Choć w sumie będziemy dalej robić jak naleję. Mamy nalaną benzynę za pomocą dwóch lejków. Troszeczkę narozlewałem i teraz kolejny taki lifehack. Narozlewaliśmy. Przesuńmy się dla bezpieczeństwa gdzieś indziej. No, widzę, że się rozmazało to, co napisałem. Brawo ja. I teraz tak pociągniemy. Odejdę troszeczkę dalej, żeby mnie było słychać. Zostawimy silnik, żeby pochodził chwilę. Jak było widać, ruszył na pierwszy raz, bo nalewanie chwilę trwało, kranik był otwarty. Dam mu chwilę, niech popracuje po suchu, niech się nagrzeje i zaraz biorę się za koszenie. Więc dziękuję wszystkim za wytrwałość. Jakbyście mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie. Do zobaczenia. Cześć!